Siemaneczko, witam was w 23 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. W tym odcinku już się zajmiemy główną fabułą, a więc nie będzie tak nudno. To jest chyba ten zapis, a więc wczytujemy. No i właśnie teraz będę się musiał udać do Satoriasa, oddać mu pozostałe dwa kamienie ogniskujące, a następnie właśnie już będziemy mieli rozdział czwarty. No i to jakoś tam właśnie idzie. Mam 10 punktów nauki. No, muszę odłożyć na piąty kręg magii. Nauczę się właśnie piątego kręgu magii. Później szósty, wiadomo. Ale do szóstego kręgu można się nauczyć jedynie od Xerdasam. A więc chwilka, Satoriasa. Za potęgę magii. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite. Mamy już cztery kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale. Mamy już wszystkie pięć kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Riordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Obyś wrócił cały i zdrowy. No i za moment z tobą porozmawiamy, jednak namiastka nagrody, taka skromna, no to nie będzie taka skromna nagroda, ponieważ od Joediana dostaniemy... Zapomnijmy o... Właśnie dobre miksturyki. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. A, chodź, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, ach co ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. No właśnie, nie jest ona skromna. Do Kronosa muszę się zgłosić właśnie również, ale on tam mi da tylko 1000 byłek. A to nie jest jakoś tam specjalnie dużo. Dobra, wypiję tutaj wszystko, co mam. Napój potęgi i dzięki temu mam tutaj 20 punktów zręczności, a więc wrzucę sobie już jakiś łuk lepszy. Teraz właśnie wrzucę jakiś długi łuk, będzie dobrze. No i okej. 84. W tym rozdziale, w czwartym rozdziale będę miał amulet, który da mi 20 do siły, a więc o 10 sił będę miał więcej. Będę miał 94 punkty siły. No i jednego punkcika będzie mi brakował. Jeden punkcik będzie mi brakował właśnie, żeby założyć topoje kodli. Kronos. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako strażnik Rudy, chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej Rudy równie dobry użytek jak my. Okej. A więc właśnie teraz ponownie wbijamy się do Saturasa, no i od niego dostaniemy właśnie dalsze wskazówki, co musimy robić dalej. A więc idziemy. No i dobra. Saturas. Za potęgę magii! Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca Rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii,
nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Okej. Obyś wrócił cały i zdrowy. I mamy właśnie rozdział czwarty, Xedas. Tak jest, już mamy właśnie rozdział czwarty. 26 poziom. No i okej, no teraz muszę właśnie się wybrać. Ale to chwilkę. Jeszcze do Jordiana skoczę. No, posiekam go. Co ty tutaj masz teraz? Ty mi powiedz. Tutaj masz właśnie te napoje. Te napoje właśnie bardzo mi się przydadzą podczas właśnie wędrówki. No i okej. A więc lecimy. Za moment spotkamy również właśnie Lee, przywódcę najemników. Dowiemy się troszkę jego historii. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Okej. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Dobra. Nie będę tutaj z nim już dłużej rozmawiał. Natomiast ja się udam właśnie teraz już w trybie natychmiastowym do swojego obozu. Chociaż nie, może nie aż w takim trybie natychmiastowym, ponieważ mamy kolejny rozdział, na pewno będzie kilka potworków. Teraz wiadomo, nie będę już po raz kolejny latał po całej kolonii w poszukiwaniu jakiejś jednej bestii. Ale jak tam tutaj przy okazji po drodze właśnie spotkam jakąś bestię, to wiadomo, będę się chciał jej pozbyć. No ale najpierw ciśniemy jeszcze do Kavaloena. Od Kavaloena, no obok Kavaloena będzie Skorpion i on będzie miał do sprzedania różne właśnie itemki. Ja go posiekam, ponieważ to będzie szybsze rozwiązanie. Założę sobie amulet siły, no i będę jeszcze większym koksem.
Jeszcze setki nie będę posiadał, ale no to już będzie właśnie w pobliżu setki. Nie bój się, człowieku. Chodź no tutaj. Wszystko w porządku? Ukrywam się. Czemu tego nie było? Mam już dość machlojek strażników. Ale zabrałem kilka niezłych cacek ze zbrojowni. Gdybyś potrzebował broni, zgłoś się do mnie. Pokaż, co tam pokaż, masz. Co tam masz? Ej, spójrzcie. No broń jakąś ma, posiada taką kiepską, ale... Ale amulet, amulet. Te dwa amulety, zjeść ją. No to jest już... Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli masz dość ród... Mogę się nauczyć pojazd kolejny kuszy. Ale już nie mam tego mistrza, to mi dostajecie. Nie ma sprawy, nic nie jest. Mamy zwycięzcę! Okej, byłki mi się później przydadzą. Ponieważ będę musiał i tak zakupić od właśnie Necromantic Sedasa wszystkie jego zwoje, ale dobra. Ja tutaj wyzbieram wszystko, co oni tutaj posiadają. Zajrzę również tutaj za za chatkę Kawolena w poszukiwaniu bestii. Niestety tutaj nie ma nic a nic, a szkoda. Tutaj też ani goblinka, ani nic. A więc właśnie w ten sposób teraz mamy już czwarty rozdział. Wybijamy się ponownie do starego obozu. Niby wszystko ładnie, pięknie, ale jednak coś się wydarzyło w tej kolonii. Coś na większą skalę. No i chwilka, moment. I ten. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei. Od samego początku. Już dobrze. Uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak. To działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli: zdrajca i spiskowiec! Ledwie uszedłem z życiem. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie. Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Okej, gdzie znajdę Diego? Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. A więc się tam do niego zobaczenia. Udam za moment. Natomiast jeszcze tutaj mamy coś do zabicia, czy nic? Nie mamy nic o nic, a więc jakiś sejwik, wiadomo, trzeba zrobić. No i wiecie co? Chyba tych strażników trzeba pojaw właśnie skasować.
więc, co by na nich można było wypróbować? Mój oko ognista, kula ognia. Dobra, skórki ognia dostaną. Ponieważ ognista burza w sumie dwóch najazd by zabiła, ale wolę nie ryzykować utraty doświadczenia. No i okej, mam tutaj nawet 27 punktów many już. Nie jest najgorzej. Okej. No, musiało się to już tak skończyć. Źle dla nich. Ale jeszcze ze strażnikami przybieram je tutaj. Porozmawiam. Wiadomo. Muszę się tego tutaj czegoś dowiedzieć. Ale przed tym jeszcze jakaś miksturka. Nawet z dwie miksturki. I dobra. To jeden z tych zdradzieckich magów ognia! O czym ty do diabła mówisz, Fletcher? Zadajesz się z tymi bandziorami z nowego obozu, a może nie? Zaczekaj. Myślałeś, że się nie domyślimy, co? Co? Hej, postradałeś zmysły? Ja? Ależ skąd? Za to ty za chwilę stracisz głowę, kolego! Gin, zdrajco! Dobra, mam tego strażnika trzeba załatwić. No i tutaj ktoś jeszcze posiada broń. A, no to strażnicy bramy są. No i okej, teraz mogę ich wszystkich na spokojnie powybijać. Jeszcze pożałujesz. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Jeszcze pożałujesz. Dobra. Wszystkich posłałem do piachu. I na tym się to skończyło. Jeszcze tutaj musimy tych o tutaj. No nie, no uciek. Co zakopać? Dobra. Tak ogo dopadnie kula ognia moja. No, jest. Dopadłem typa. Jednego, teraz drugi. No i gdzie oni uciekają? Olać typa. Jak będę tutaj tędy przechodził, to najwyżej go już tutaj dokończę. No ale teraz musimy się udać do Diego. Diego jest po drugiej stronie. A więc ciśniemy do Diego. On nam opowie właśnie ze szczegółami, co tutaj się wydarzyło. I poprosi nas o pewną przysługę. A więc będę mu musiał pomóc. Okej, jeszcze tutaj mamy w sumie tych strażników. Tych strażników tutaj nawet jeszcze nie rozwalałem w ogóle. A więc podwójne doświadczenie będzie teraz. No i teraz fajnie by było ich podobijać. Ale dobra, będę tędy jeszcze przychodził, a więc na spokojnie. Tutaj mamy w jaskini, tutaj to szczują. No to wiadomo, trzeba pozabijać bestie. Wszelkie właśnie. Na tej mapie. No i okej, teraz właśnie po raz kolejny będę pił te miksturki. No, które są dłuższe. Później jeszcze są miksturki 5-minutowe.
One są właśnie najpotężniejsze. Czy tutaj są kretoszczury, czy nie ma? Nie ma. Okej, okay, a więc do Diego. A, jeszcze w sumie po drodze jest Pacho, a więc Pacho też mogę posiekać. Później ich wszystkich będę musiał podobijać. Tak to już będzie. Hej, bądź cicho. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Mildenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze, zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Co się stało z magami ognia? To długa historia. Opowiadaj, to nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. Ale co stało się z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milton? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. Możesz... Tak. Alton, teraz... okej, okay, a więc jeszcze tutaj tych strażników przy tej bramie rozwalam wszystkich. No i skoczę właśnie do Lestera, ponieważ Lester jest bliżej niż Goren. Poza tym z Gorenem to już tam na pewno porozmawiamy. Widzę, że przeoczyliśmy jednego z magów ognia. Zaraz, o czym ty mówisz, Bloodwyn? Spiknąłeś się z nowym obozem, tak? Nie, czekaj, ja dalej... Co, myślałeś, że damy się tak łatwo wykiwać, he? Przestań gadać od rzeczy. Zdrajcy tacy jak ty zasługują tylko na śmierć. Giń! Nie no, nie mają szans. Przecież wiadomo.
No i chodź, jeszcze jeden strażnik wyjamy. No i teraz wszystkich po kolei muszę wybić, a więc wyciągam tutaj już łuk, przygotuję się. Jeszcze tego pożałujesz. Żeby ich wszystkich tutaj... Nawet nie zdążysz tego pożałować. Pozabijać. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Nie! O kurde, dobrze, że zapisałem chociaż. Kolejcia, mogłem się uzdrowić. No i znowu właśnie mi wywaliło. Ciągle mi wywala, więc nie wiem, co by tutaj zrobić. Muszę chyba zrobić install Gothica. A póki co wczytam jakiś stary save i po prostu wczytam na nowo. Tak jakby, żeby się gra załadowała. Myślę, że to powinno pomóc. A więc chwilkę muszę poczekać. Ja mam tutaj troszkę dziwny głos, przypuszczalnie, ponieważ wstałem i ledwo co wstałem i postanowiłem nagrać jakiś odcinek, jedynie nieco. Zrobiłem to, nieco się ogarnąłem, zrobiłem sobie herbatkę, no i właśnie do nagrywania postanowiłem. Te kwestie dialogowe już będę pomijał. Widzę, że prze... Zaraz. Spik. Nie. Co? Przestań. Zdragi! Dlaczego? No dobra, tego strażnika trzeba najpierw. No i jeszcze jeden. I okej, teraz mogę się na spokojnie uzdrowić. Jeszcze tego. I poczekać, aż wszyscy do mnie będą biegli. Wtedy ich podobijam. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Jeszcze pożałujesz. No dobra. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. No, jest. Zginął. Okej. A więc teraz właśnie też idę właśnie do... do Lestea. Mamy tutaj jeszcze Pacza, którego też musimy posłać do piachu. No i może tutaj spotkam jakieś potworki jeszcze po drodze. Fajnie by było. Zawsze to troszkę ekspa do przodu. W sumie za niedługo wbiję już ten 27 poziom. Lecę ciągle do przodu z tymi poziomami, chociaż w tym odcinku no raczej nie wbiję poziomu. Ale do jeszcze Lestea skoczę, no i później właśnie jeszcze pogadamy z Gorenem, a więc będzie dobrze. Okej. Lecimy dalej. Z miksturką szybkości to w miarę szybko można ogarnąć. Szkoda, że nie ma tutaj takiego... baga właśnie na szybkość, jak w Gothicu 2, że właśnie używamy czarnej rudy, tam później się tam później robimy kilka rzeczy i właśnie się zamienimy w potwora i jak się odmienimy, to już będzie właśnie mega szybkość. Pokazywałem to w sumie w 6 odcinku, ciekawostek. No i te odcinki ciekawostek muszę też zacząć kontynuować, ale te odcinki ciekawostek rozpocznę kontynuować właśnie po Gothicu 1. Już tam fragmencik w sumie 9 odcinka mam przygotowany. I gdzie on będzie? Tutaj go nie mam. Jest tutaj. Okej. No. Zbudź się! Jak się masz? Hej, co tu robisz? Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. I co z tego? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować.
Niełatwo będzie to teraz odkręcić. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Chcę się z tobą spotkać, tam gdzie zawsze. Najwyższy czas! I co teraz? Zostanę tutaj, żeby przejrzeć stare księgi. Nie rozumiem. Mistrz Iberion zwykł mawiać: uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Dobrze, dobrze. Zrozumiałem aluzję. Uważaj na siebie. Dziękuję. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Niech śniący macie w swojej opiece. Co? Ale z tym tekstem to już mogli sobie dajować. Przecież to już wyszło na jaw, że śniący nie jest dobry. Że śniący to jest Teol i po prostu... no lipam. O, mamy tutaj Goena. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu? Zatem witaj w naszej społeczności. Gildia Beak, chwilka. Obyś wrócił ca... jeszcze z Goenem porozmawiamy. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Co zobaczyłeś w wolnej kopalni? Po powrocie ze starego klasztoru chciałem złożyć wizytę Okylowi, szefowi wolnej kopalni. Ale gdy dotarłem na miejsce, zastałem tylko stygnące ciała. Dostrzegłem kilku strażników okopujących się przy wejściu do kopalni. Jak to możliwe, że duży oddział najemników uległ garstce strażników? To musiała być jakaś zasadzka. W końcu kto mógłby się spodziewać ataku od strony gór? Element zaskoczenia może zwielokrotnić zdolności bojowe oddziału. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej Straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Okej. Natomiast ja teraz właśnie wybieram się. Jeszcze muszę coś spróbować. Są jakieś wieści od naszych przyjaciół ze starego obozu? Gomez kazał wymordować wszystkich magów ognia. Nie. Durny barbarzyńca. Uprzedzałem Koristo. Gomezowi od początku nie można było ufać. Musisz donieść o tym Saturasowi. No już go o tym poinformowałem. Ale dobra. Lecimy dalej. Teraz właśnie chcę tutaj się wybrać. Zdajemy tą zbroję. Będę dał to bez zbroi jak kmiot. Zrobię też zapis. No i gdzie ja tutaj mam ten urok? Ostatecznie ja spróbuję właśnie z tym urokiem. Muszę jeszcze odnowić nieco many. Oj, okej. Witaj!
No i co? Coś się zmieniło, czy nic a nic? Witaj! Nie, nic. Nic a nic, a więc... nawet nie waje to było. No i okej, a więc nie będę mógł jednak dostać tych 250 punktów doświadczenia od Laesa. Jak właśnie puścimy albo Sena, albo Ueok, to powinniśmy właśnie dostać te 250 punktów doświadczenia, natomiast tutaj no w późniejszym etapie już nie możemy tego zrobić, a więc lipa, ale jedziemy dalej. Satueas. Witaj. Czy to oznacza, że należy teraz do kręgu magów wody? Jeszcze nie. Najpierw musisz złożyć śluby wody. Ale składałem już przysięgę ognia. Przecież nie musisz jednocześnie łamać złożonej przysięgi. Nie rozumiem. Ty ją tylko rozszerzysz. Od tej pory będziesz magiem w służbie obydwu żywiołów. Posiądziesz siłę ognia oraz mądrość wody jednocześnie. Jestem gotów do złożenia ślubu. Sługo ognia, otrzymasz teraz błogosławieństwo wody. Powtarzaj za mną słowa przysięgi. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętej wody. Przysięgam na potęgę świętej wody. Że ma wiedza i meczyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Że ma wiedza i meczyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Składając tę przysięgę, zjednoczyłeś w sobie potęgę ognia i błogosławieństwo wody. Połączyłeś teraz to, co niegdyś rozdzielono. Niech twe życie i czyny będą znakiem zjednoczenia potęgi żywiołów. Noś tę szatę jako symbol twojego przymierza ze świętą wodą i wszechmocnym Adanosem. Okej, okay. Jeszcze chwilka. Za potęg... Możesz mnie nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Jest jeszcze jeden krąg, o którym nie wiesz. Opowiem ci o nim, gdy będziesz gotów. 30 punktów. Chciałbym nosić szatę arcymaga wody. Twój czas nadszedł. Jesteś godzien, by od dziś nosić szatę arcymaga wody. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Mianowicie?
Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety, nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się. Niedługo wrócę. No i okej. Obyś wrócił cały i zdrowy. Wrócę. Już będę kończył odcinek. Póki co. Sprawdzimy jeszcze moją zbroję nową. No jest nieco lepsza. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.